Niedziela 12 sierpnia 2018 roku. I teraz pytanie: skąd ja nadobyłem ten materiał? Tutaj widać stok narciarski. Tutaj tama jeziora. Ja, genau. Tutaj jest taki kemping. Dotarłeś tu swoim autem oczywiście. Ja. Tam jedą ludzie ze pszczyńskiego powiatu w tym kamperze. Czy Pieron wie co to za auto? No jeśli kto dali nie wie, kajo je, to jo jest na parkingu w miejscowości Sromowce Wyżne. I dzisiaj tutaj będzie rajza. Coś nieprawdopodobnego, ale się to w końcu dzieje. Usłyszałem o pięknej trasie na przełomie Dunajca i dzisiaj tam pojadymy. Wszystko sprawdzić. No to co? No to jeszcze raz. Szybko zabieramy. Dunał. A światła zgaszone? Finał. Kurde, jeje na granicy. Preszowski kraj, o! Słowacko policja do Polski wjechała. A tu mnie mogą wiecie co. Pojadziemy na Słowację. No to mamy już z lewej strony ta kopka, taką to jest łysina 792 metry nad poziomem morza, to jest ta góra. Tutaj widać trzy korony 982 metry nad poziomem morza, a ta kopka tutaj to jest Macelowa 800 metrów nad poziomem morza, czyli jednym słowem Pieniny. Ja jestem na terytorium słowackim w spiski starej wsi. Jadę dalej.
bajeczka. Bajeczka, teren. Widoki niesamowite. Zdorowe rysy, ale krawężnik taki dupny. Kurwa. Ale taki fajny ten. Jeszcze w takiej ciasnocie, że nie jechał tam.
pamięć skończona. Tam ginał, trzeba dać pozór. Kurde, tam nie ma ani ciekawej strony. Fajne tereny tu są, ludzi w pioruny, ani się nie ma kawy stać, no. A ja przed razą, że wdupił całką flaszkę wody. Thank you.
Bajeczny teren, spływ Dunajca, znany na całokopolsko, tutaj premier Szydło też była i sam podnóża się Korun gnał. I Poloki i Słowoki i trasa fajna. Tak się zbliżamy do jakiejś drugi. Ej, jedźcie albo nie blokujcie drogi. Rzeź bryczką.
ja już jestem w Szczawnicy nad potokiem Grajcarek. Już jak ten przełom Dunajca przejechał. Mam prawie 18 km. No, super się tu jeździ. Dał mamy wyciąg na palenica, ale to nie jest na palenica w stronę Jaszów. Ja jedę na prościu nad Dunajcem. Obaczymy, kaj nas ta trasa zakludzi. Runa leci. Tak blisko Dunajca, że jeszcze nigdy w życiu nie był na kole. Kościół. Podobny krajobraz jak we Wiśle. Swoją drogą Dunajec to jeden ten autobus Wisły. Ale wody dość sporo leci. Ja to już Kościenko, gdzie już jest nad Dunajcem, kościół jakiś. Ja, mój dom też jest daleko, jakiś 150 km stąd. Raczej moja chałupa za chwilę mnie pewnie YouTube ocenzuruje, sam muzyka leci. Ale też tam śpiewał Ślązok, Piotr Kupicha. Fajnie tu jest, ciepło, 25 stopni, nie ma już takiego upału, nie zapowiadane są żadne burzki, ale woda dość żwawo w tym Dunajcu leci. Ja tam jest przystań w Kisacku. O, tutaj te tratwy biorą, oni to ładują i zaś wiezą tam kajś do Sromowców. No w sumie to tak z 20, no nie, z 15 km tego płynięcia tutaj będzie. Ja. Właśnie z tej drogi. Cholera jasna. Poszła. Ha.
Tego jeszcze nie grali. Dobrze, że to byk nie był. Chyba tu jaki gorol szupa go mnie pogonił. Ale ja nie mam zamiaru się wracać tam przez wieś. Jak tu jest droga ta, co mam jechać. Nie ma to jak być w całkiem obcym terenie. Genau. Na jakosi przełęcz się dostaje. Ja. No GPS mi szwankuje. No ale to są góry, ludzie. Ja, piękne góry, 3 koruny tam widać. Jakoś większa ta droga się zrobiła. Fajnie tu. Genau. O, Gustaw jechał. No, genau jeszcze 7% podjazdu, sztajfy, ale fajnie. Jada w kierunku Maniowów. Trzeba oszczędzać trochę siły. 7%. No Gustaw jak jechał do Bieszczad, to no, on tu chyba nawet tędy jechał tą drogą. Ja polecam kanał Gustaw Bike Vlog. A ja wyjeżdżam z Krośnicy? Krośnica. A wjeżdżam kaj? Gmina Czorsztyn? Z Krośnicy do Kluszkowic. Kluszkowic, Kluszkowce. Trochę mnie mierdzi ta droga, ale inkszych tutaj nie ma. Ja zjeżdżam już z tej przełęczy, genau. Mamy Tatry. Tu z lewej strony. O, teraz na wprost je mamy. A i tu jest piękny teren. Czy tam daleko nie widać Babi Góry? Ginął Babią Górę. I Kotlina oraz to Nowotarskie. I Gorce. A onym się tak śpiecho, choby znaki staranowali. Jak pije Ginał Grypny. Tam będzie Babio Góra i Pińsko. A tu Genau Tatry. Sam ruch na tej drodze jest jak diobli. Muszę z niej zjechać, bo mnie tu za ropierą szczeli. Ale Genau widać Babio Góra na wprost. Ja, tam je Babio Góra. I Pilsko.
ładny teren, genau Tatry mamy, jezioro Czorsztyński, ale sam ruch na tej drodze niemiłosierny. Trzeba by było z nim zjechać. Maniowy. Wjeżdżamy do Maniowu. Ja, genau, to są Maniowy. Słuchajcie, z tymi Maniowami to jest taką historią, że ta wieś, to jest wszystko przeniesione stamtąd. Jak budowali jezioro Czorsztyński. Kierę teraz fajnie widać. Maniowy były de facto są dnem tego jeziora, a są tu. Przenieśli całkowicie wieś. Ja z Knurowa jadę. Na jakąś przełęcz, nie wiem jako. Na mapie była narysowana. Ale dobrze się jedzie. Ja witam z nad jeziora Czorsztyńskiego. Tam jest jezioro Czorsztyńskie. Czasem trzeba zrzeć. Czasem. Ja. Fajnie, tam kotlina oraz konowotarstwo. A tutaj mamy Dunajec, genau. Ja, genau, w Knurowie, Turów. Kto powiedział, że Tatry nie widać z Knurowa? Tam Tatry widać. Tam. Kto powiedział, że Tatry nie widać z Knurowa? Odrobina Śląska pod Tatrami i przy Pieninach. Ja, genau. Kto powiedział, że z Knurowa nie widać Tatrów? O. Sam Tatry z Knurowa. No oczywiście to nie jest ten Knurów, co na Śląsku. No w Małopolsce.
ale widać. Ja, GPS, ale GPS trochę szwankuje tutaj. Ale pięknie tu jest. Rewelacja. Kotlina Orawsko-Nowotarsko, tam kajś jest już nowy targ. Giewontu tutaj nie widzę. No i te widoki. Genau pięknie. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Jasny pierun. Co tu jest? Jakby to Gustaw powiedział. Jasny pierun. A nie no. Czorsztyn, Pieniny. Nie no. Nowy targ widać. Kurde, takie lasy są. Tam już widać kaj Orawa. Co tu jest za widok? Całe jezioro Czorsztyńskie. Tam widać Pieniny. Tu jezioro Czorsztyńskie. A tu mamy Kotlina Orawsko-Nowotarsko i Wiśniewski śpiewo, a tam genau Tatry. Troszkę przymglone, ale są. I o tam jeszcze dzisiaj wrócę. Ja wyjechałem już na Ochotnicę. Sam szlaki rowerowe tutaj są. Trzeba będzie powiedzieć, kaj prowadzą. A ja je w Gorcach. Ochotnica Górna. Joje na przełęczy Knurowski. Tak po śląsku to tak jest, tym Knurowym. No i teraz kajsi w rejon Szczawnice, będziemy jechać w rejon Krościenka. Ale sam będzie teraz pierunowo sztajfa na dół. No nie pasuje sztajfa na dół, ale ta przełęcz, kurde, tu jest pięknie. Ta przełęcz, ona była dość, znaczy się tym, ta sztajfa na ta przełęcz była dość długo, ale nie forsowno. I on cały czas, że jechał, droga Knurowska, o proszę. Kurde, jak to po śląsku fajnie brzmi, Knurów. Ja, to jest tak jak z Herczawy do Jabłonkowa. Ale ładnie tu jest. O, już wiemy,
dopiero obwodnica, mianowicie górno się kończy. Ale Josep tu zjada. Spojrzeć. Wystać się przy okazji. Za dużo wody się wypiło przed rajzem. Kurde, ale tu narządziło. Jakoś już wirownia czy kipiorun. No, Kajsi Rzechiew, jakiś ochotnicy dolnej. Co to za przypopka? Nie wiem, ale zebrała drogę ta przypopka. Musiało być dość fajnie. A i ten most też nie ma za wesoły. Ja myślałem objechać jezioro Czorsztyńskie dookoła, ale że uznał, że nie. Że tu będzie lepiej. Bo podziwiałem się na ta przełęcz, nie? Na to siodło. I... Po tym, że widział, że jest ten potok, nie? Że on może źródła tam koło tej przełęczy i ta droga idzie koło tego potoku. No to, że uznał, że będzie sam z kępki, ale tu naniósło tego pieruństwa. Że sam to będzie z kępki, nie? No i się mi lepiej pojedzie. A tam... Na Niedzica, to tam by były same sztajfy i to by tak trochę by mi czasu nie stykło, a ja chcę tu jak najwięcej pojeździć. Wszak są kanikuły! Genau to się mi podobało, taki przywitani. Opa, nigdy nie widziałem, nie znam go, a go do cześć. Taki kolorski przywitani. Bo wśród kolorzy nie ma pań i panów. Wszyscy są równi. Chociaż czasem to tak głupio, nie? Bo na przykład widzę tego pana Józka, no to nie wychodzą przez tygodnie, tak jak sobie 40 lat starszy ode mnie. To jest Dunajec w Tylmanowej. Miałem jechać tamtą drogą, ale tu jest lepsze. Ja jest Kajś, nie wiem Kaj, ale w każdym razie nad Dunajcem jadę w kierunku Kościenka. 70 km już mam, gorce widać, fajnie to widać, no i ten Dunajec, no rewelacja tu jest, naprawdę rewelacja.
Genau. I korek w Kościenku. Sam piorunowy korek. Pewnie aż do Szczawnica. To jest Szczawnica, Dunajec i ta skała w środku, koryta, można powiedzieć, rzeka z Rzeżyka. A tu jest konkurencja. Mamy przełom Dunajca. I nam staram się unikać jazdy na Zot tą samą trasą, ale tutaj jest wyjątek. Polsko-słowacko, granica państwowa. Dało tu drugi raz przyjechać.
Jest jedna wada tej trasy, tu jeszcze powinna być barierka. Sam się idzie wykąpać jeszcze w tym Dunajcu. Ja, genau jademy na odcinku granicy państwowej na terytorium słowackim. Co najważniejsze, ta granica tutaj ona się nie zmieniała praktycznie. Jedynie tam w Tatrach się trochę zmieniała. W okolicy tatrzańskiej Jaworzyny. I trochę tam na Spiszu. Właściwie to tu już jest Spisz. Ale tutaj ona się nie zmieniała. Jak była przed II wojną, tak jest do tej pory. Zresztą tak jak i tam niedaleko nas. Chociaż koło Cieszyna wiadomo, że się zmieniała. Ale kiedyś to była też dawno granica Górnych Węgier i Galicji. Czyli tam jest Galicja, tu są Górne Węgry. No nie było czegoś takiego jak Słowacja.
Fajnie trzy koruny tutaj widać. Ja, genau. Pięknie, pięknie. Trzy koruny. Tak się robi, jak nie można tym postawić koła. Ja. Wiele się kąsek. Kijka. Tyczki. Przeginał. Może uda. O! Widzieliście jako podpórka. Teraz ki będzie dowód, ja, że ja tu był na kole. Ja, trzy koruny. A ja je na terenie Słowacji. Trzy koruny są oczywiście w Polsce. I tam między tymi górami właśnie ten znajec tam płynie. Góralski dwór. Ja, kończy się Monta Raisa pomału. Wyjada szlakiem Velo Dunajec. Wyjęka on mnie zaprowadzi, zakludzi. Przystań. A szlak mnie zaprowadzi na druga. Do Mostów Niżnych. I tu zaś mamy taki przełom. Rano Rzech jechał stroną słowacką. Teraz jada stroną polską, Stromowce Niżne wyjeżdżą do Stromowców Wyżnych. Dziwne te nazwy, taki bardziej czeski brzmienie, no ale widocznie tak dalej. No fajnie, fajnie to tu wygląda. Taki pieruńskie urwiska. Rewelacja. O, nawet spadające odłamki skalne. No super to mówię. A ci się dziwają, co to za kretyn godo są do siebie. Pięknie, pięknie. Aż żal odjeżdżać. To ten Dunajec tu płynie, nie? Żwawo. Fajnie granicznik osadzony. No po lewej stronie Słowacji. Ja jest po to kamienie kopać, można obrusić i dobre będzie. Ja tam nie chcę jechać pod Kasztajfa. Velo Dunajec, taka trasa rowerowa tu jest. Ale sam wypłukało to. Jak to było z tą zimą, nie? Jak tu grali, gdzie się chowasz zimą, co to za pomysły, spływaj do Dunajca, a potem do Wisły. I to mamy Dunajec.
Z ryby. Kurde, ale to poniszczyło ta trasa. Jak się kręcę, tu musiało być dużo wody. Już jest robotnica, już widzę ten swój parking. Gnał. Ja. Trochę pomoczą szłapy, ale lodowa to woda jak pierun. Sam gościu tam łowi. Tam jest Słowacja oczywiście. Z tamtej strony słowackie chałupy. Moje szczewiki i wózekle. Co no, jadymy dalej. No i co, no i kończymy ta naszą rajdę.
Przecież miałeś zamiar jechać do tego Zumku jeszcze tam, ale już tam nie pójdę, bo sam już będzie nieczynne. Jezioro, to co my widzieli wcześniej. Żegnamy się z pieninami. Było fajnie. Super, seta zaliczył, no tak jakże chciał. No i cóż, no, trzeba jechać do chałupy, teraz 2,5 godziny jazdy do domu. A jest 100 km, a jest 8. Także jadymy. No to Nidzica niestety odpadła, ale i tak bych tam nie zaszedł, bo tam jest zawrzyte jeszcze. Ja się jeszcze ku granicy. Tak już nieoficjalnie. Ginał rzek jest. Kofula musiała być. Jadymy z powrotem do Rzeczypospolitej Polski. Ale ja już wracam na zód. Do swojego kraju. Przemyt kofoli zrobiony. Jeszcze nie. Ale tu już jest granica. I możemy jechać. Finał. Ja. Nie ma nic zawarte. Dobrze wiedzieć, że tu jest taki parking fajny. Auto już na mnie czeka. No i cóż, hit sezonu skończony.
Ja wolę jeździć do alkoholu. Jedziemy dalej za? Ja już siadam do auta. Troszkę jeszcze tu muszę powybierać z tylnej kapsy. Minął. Kończymy nasz rajza, 102 km. I co? Teraz ci do dom. I co? I jademy. Roku w Mistrzostwach Europy razem z Danielem, to przez te ostatnie dwa